Marek Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy Macieja Miklaszewskiego, kierowcę rajdowego, pilota rajdowego, którego pasją jest motoryzacja. Właśnie powiedz, jak to się zaczęło, skąd ta pasja? A to wszystko jest związane trochę jakby z historią i tradycją rodziny. Właściwie moja miłość do motoryzacji zaczęła się od postaci mojego dziadka, który jest dla mnie takim, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że bohaterem życiowym. On nauczył mnie jakby takiej miłości do wszelakich sprzętów posiadających silnik, koła i hamulce. Był kierowcą czy? Nigdy nie zajmował się sportem, motorsportem, natomiast na pewno był nieprzeciętnym człowiekiem i potrafił zarazić swoją miłością do motoryzacji jako takiej. To był po prostu szofer, dobry kierowca, który traktował każdy swój pojazd mechaniczny trochę tak, jak kiedyś traktowało się dobrego konia, więc każdy swój sprzęt darzył miłością. Potrafił zbudować taki samochód? O tym mi nic niestety nie wiadomo, natomiast dużo potrafił sobie rzeczy zrobić sam przy samochodzie, więc może trochę był w stanie coś. Skąd te wyścigi i ściganie się? Rajdy. Ściganie. No tak, to prawda. Skąd? To się zaczęło już chyba w szkole podstawowej. Chodziłem do szkoły podstawowej z synem jednego z zawodników, który wtedy startował w rajdach samochodowych. To był właściwie bliższy kolega mojego starszego brata, który zresztą notabene, pozdrawiam go, który zresztą notabene też jest pilotem, więc razem się w to bawimy. Powiedz mi, jesteś pilotem, co robisz? Moim zadaniem w trakcie rajdu jest przeczytać kierowcy notatki dotyczące trasy, po której się przemieszczamy. To znaczy, cała sytuacja wygląda w ten sposób, że rajdy od wyścigów różnią się tym, że rajdy odbywają się na zwykłych drogach. Tak? To nie są specjalnie przygotowane tory, tylko wyłączone z ruchu drogi. My nie mamy możliwości nauczenia się naszej trasy na pamięć, bo każdy odcinek specjalny, po którym się ścigamy, możemy przejechać tylko 3 razy. Więc na przykład nauczenie się 15 km zakrętów, pagórków i różnych innych haczyków, które znajdują się na drodze na pamięć, jest niemożliwe. Zatem moją rolą jest pomóc kierowcy przygotować notatki i opisać całą trasę, to znaczy w którą stronę będzie następny zakręt, jak ciasny, jak szybko można go przejechać, jakie jeszcze są właściwości tego zakrętu. Po przygotowaniu takiego opisu w trakcie samego rajdu, w trakcie samego wyścigu czytam na bieżąco każdy nadchodzący zakręt. Odległość do zakrętu, jaki to jest zakręt, jakie ma dodatkowe właściwości, następny zakręt i następny. Świetnie orientować w terenie. Raczej tak, zwłaszcza jeżeli dojdzie do jakiejś przygody, gdzie przekoziołkujemy przez dach, auto się odwróci i nie wiadomo, gdzie przód, gdzie tył, w którą stronę jechać. No, zdarzają się takie sytuacje. Powiedz, no co jest adrenalina, tak? Tak, ogromna, ale to jest właśnie... Zależnie? Zdecydowanie. Ja myślę, że z rajdów nie można się wyleczyć, bo to jest tak niesamowita pompa, tak niesamowity kop adrenalinowy, że... Nie prędkość, czy te zakręty? Ja myślę, że wszystko, cała otoczka dookoła rajdów, to nie chodzi tylko o samo ściganie się, ale całą pracę, jaką należy wykonać. To po prostu niesamowicie wciąga. Wszystkie przedrajdowe przygotowania związane z tym, że należy przygotować auto, skontaktować się z naszymi partnerami, którzy umożliwiają nam. To są takie zwykłe samochody, czy trzeba mieć specjalny osprzęt? No, samochody są specjalnie budowane do rajdów. One tylko z zewnątrz przypominają te auta, które kojarzymy z ulic, natomiast w środku posiadają naście metrów rur, które są specjalnie pospawane i mają jakby usztywnić całą konstrukcję samochodu w razie jakiejś nieprzygody, tak to nazwijmy delikatnie. Jakieś specjalne paliwo? Takie... Topowi zawodnicy jeżdżą na specjalnym, my jeździmy na zupełnie zwykłym handlowym paliwie, jakie można dostać na zwykłych stacjach benzynowych. Zdarzyło się, że wymieniłeś kierowcę, coś się stało i ty przejąłeś stery? Nie, nigdy. Nawet zgodnie z regulaminem nie wolno mi zrobić takiej rzeczy. Załoga jest jakby ściśle przypisana do swojej funkcji. Kierowca jest kierowcą, pilot jest pilotem, więc tak to wygląda. A powiedz właśnie, ile rajdów, nie wiem, w Polsce odbywa się i kiedy się zaczął sezon, czy zacznie dopiero?
Sezon właściwie powoli się zaczyna, albo można powiedzieć, że już nabiera, już przygotowania do pierwszego rajdu nabierają dla wszystkich rumieńców, dlatego że pierwszy rajd na przykład w tak zwanych Mistrzostwach Śląska będzie już 18 kwietnia, natomiast w cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli jakby pierwszej rajdowej ligi, odbędzie się 25 i 26 kwietnia. Ten weekend. A w ten weekend z kolei odbędzie się w Wieliczce prolog memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. To w sobotę wieczorem, serdecznie zapraszam. A jeżeli ktoś nie zdąży w sobotę, bo ma inne plany, to zapraszam w niedzielę już na sam memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Co to będzie za rajd? Ilu zawodników? Ile ekip? Ciężko nawet tą imprezę tak do końca nazwać rajdem. To jest impreza motoryzacyjna organizowana trochę na prawach rajdu, natomiast ona zawiera bardzo krótkie odcinki, na których się ścigamy. To jest bardziej impreza pokazowa, mająca trochę z pompą otworzyć sezon, trochę pokazać, jak wyglądają rajdy, jak można się z nimi zaznajomić i pozwolić po prostu ludziom, którzy jeszcze nie są zainteresowani, ale liczę, że będą, zainteresować się rajdami. Odbywa się to wszystko w centrum Wieliczki, sobotni prolog rusza o godzinie 19, więc będzie już ciemno, samochody będą jechać na dodatkowym oświetleniu, które też robi wrażenia. Rajdówki między starymi kamienicami brzmią cudownie. To wszystko powoduje niesamowite emocje i taka impreza ma za zadanie przede wszystkim na pewno upamiętnić tych dwóch kierowców rajdowych, to znaczy Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, których nie ma już wśród nas. Ale drugim jej celem, myślę, jest to, żeby przybliżyć rajdy szerszemu gronu potencjalnych kibiców. Powiedz mi, znasz się w ogóle na budowie samochodów? Potrafiłbyś sobie sam taki rajdowy samochód zbudować? Nie, od tego, brzydko mówiąc, od tego mamy ludzi. Tak, tak, to nie brzmi najlepiej niestety, ale to są naprawdę profesjonaliści, fachowcy, którzy wiedzą co i jak zrobić. To są czasem bardzo milimetrowe sprawy, jak przygotować coś dobrze, profesjonalnie i odpowiednio. Do tego trzeba mieć mnóstwo wiedzy i myślę, że naprawdę jakiś talent zegarmistrza, wbrew pozorom. Jak sobie wyobrażasz, nie wiem, za 10 lat rozwój kariery? Moim marzeniem w ogóle jest do 30 roku życia usłyszeć, stojąc na najwyższym podium jakiegoś zagranicznego rajdu, hymn Polski, ale czy to się uda, tego nie wiem. Jeśli chodzi o Polskę, jakieś takie ważniejsze wydarzenia w tym roku, które nas jeszcze czekają? Na pewno w sezonie wakacyjnym będzie rajd rangi Mistrzostw Świata, gdzie zjedzie się cała czołówka rajdowych, samochodowych Mistrzostw Świata. No a w tym nasza załoga Robert Kubica i Maciek Szczepaniak. Będziesz też brał udział? Chyba nie. No, na chwilę obecną nie przewiduję. To jakby plany aż tak daleko nie wybiegają w przyszłość. Natomiast jeżeli nie jako zawodnik, to na pewno jako kibic, bo zobaczyć całą czołówkę Mistrzostw Świata na trasie i to, jak naginają prawa fizyki, żeby podróżować możliwie jak najszybciej, to jest naprawdę niezapomniane przeżycie. To może jeszcze zapowiemy imprezę, która będzie w maju, Motoshow, czyli jak gdyby taka komercyjna prezentacja najlepszych samochodów, najnowszych modeli. Jak to dokładnie będzie wyglądać, tego nie wiem. Mogę tylko wspomnieć, że będzie tam stoisko portalu rajdy24.pl, który jest stricte, jak sama nazwa mówi, powiązany z rajdami samochodowymi. Myślę, że będzie tam można zobaczyć rajdówki z prawdziwego zdarzenia, przygotowane do rajdów, podejść do nich. Myślę, że będą też kierowcy i zawodnicy, będzie można z nimi pogadać, podpytać o pewne szczegóły i zaspokoić swoją ciekawość. Liczę, że się zjawicie. I w najbliższy weekend zapraszamy na rajd, tak? Na prolog memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza oraz na sam memoriał. Także zachęcamy do śledzenia naszej strony i wyczynów Macieja. Oby wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Dziękuję bardzo i liczę na gorący doping, naprawdę. Dzięki, trzymamy kciuki.